Co do zadania trzeciego, no to obawiam się, że tutaj coś w treści po prostu brakuje, bo co, jaką mamy treść? Na podanej funkcji popytu g od x równej 180 plus 0,3x kwadrat minus 4x oraz ceny równowagi x0 równej 20 i wyznaczyć nadwyżkę producenta przy założeniu, że rynek znajduje się w równowadze. No, upewniłem się, ale do tego potrzebujemy funkcji podaży. A tutaj, no, po tym i bym się domyślał, że mogła być podana funkcja podaży. Niestety w treści jej nie ma, także obawiam się, że tutaj zadanie jest po prostu nie do zrobienia.